Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy bardzo chciałabym Wam pokazać to, co kupiłam w Polsce, bo minęło już kilka tygodni od mojego powrotu, a ja jeszcze absolutnie tych rzeczy nie rozpakowałam i mam po prostu już ochotę zacząć ich używać i poukładać je na swoim miejscu, dlatego dzisiaj właśnie się za to zabierzemy. Oczywiście muszę zaznaczyć, że w Polsce zaszalałam, ale tak konkretnie zaszalałam. I ja zazwyczaj w Polsce kupuję tak kosmetyki, ale kupuję też ubrania. Tym razem z ubrań nie mam kompletnie nic, co jest dziwne jak dla mnie, ale jakoś nie miałam ochoty chodzić po sklepach i szukać jakichś ciuchów, natomiast kosmetykowo mi odbiło. Mam problem i zdaję sobie z tego sprawę, ale myślę, że wiele z nas, kobiet, ma taki właśnie malutki problem, że jednak lubimy te kosmetyki, lubimy sprawdzać nowości, lubimy to sobie w jakiś tam sposób przetestować. Zawsze wpadnie coś jednak w rękę ciekawego, prawda? Ja zaszalałam, tak samo kolorówkowo, jak i pielęgnacyjnie, dlatego nie wiem, czy tego filmiku nie będę musiała podzielić na dwie albo trzy części, bo chciałam Wam pokazać jeszcze, co zamówiłam sobie tutaj i doszło do mnie w czasie, gdy ja byłam w Polsce, bo tego też jeszcze nie ruszyłam. Biorę się za to, żeby nie przedłużać. I wydaje mi się, że zaczniemy od kolorówki. Aż nie wiem od czego zacząć, ale chyba zacznę od podkładu i zdecydowałam się na Rimmel Lasting Finish 25. To jest ta wersja Breathable, czy jakkolwiek to się nie wymawia. Ja go kupiłam w kolorze 100 Ivory. Próbowałam tych kolorów, wychodziłam do światła dziennego i wydaje mi się, że ten mógłby być najbardziej odpowiednim dla mnie. Chociaż faktycznie ich kolorystyka nie jest jakoś powalająca, ale naoglądałam się mnóstwo filmów a propos tego podkładu i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o formułę i o wykończenie, to jest to coś, co mnie mogłoby zadowolić. Jeżeli kolor nie będzie najodpowiedniejszy, to ja po prostu spróbuję go sobie domieszać to z czym innym, żeby ten kolor uratować. I kupiłam to w Polsce, bo u mnie po prostu tych podkładów nie ma. To jak już mówimy o ratowaniu koloru podkładu, to wczoraj byłam w NYXie, już tutaj w Hiszpanii, i w końcu kupiłam sobie ten mikser do mieszania podkładów w kolorze białym, bo generalnie ja mam bardzo wiele podkładów fajnych, które są jednak dla mnie za ciemne, więc bardzo ograniczają mnie czasowo, żeby ich używać. W sensie zimą, tak jak teraz, kiedy jestem po prostu biała, nie mogę ich używać. A latem, kiedy są dla mnie kolorystycznie odpowiednie, to ich nie używam, bo jest po prostu mi za gorąco i używam jakichś lekkich, bardzo lekkich formuł. Dlatego coś takiego w kolorze białym. Wydaje mi się, że fajna sprawa. Jak już jestem przy NYXie, tak wiem, że to miałoby zakupy z Polski, ale nie ma sensu robienia nowego filmu tylko i wyłącznie o dwóch produktach. Kupiłam też glitter primer. Ja generalnie takich produktów nigdy nie używałam, ale stwierdziłam, że w sumie mam fajne świecące cienie, które na pewno na czymś takim będą się utrzymywały dużo lepiej, no i przede wszystkim dadzą dużo fajniejszy efekt. Wracamy do zakupów z Polski i mam tutaj rozświetlacz Lovely w tym nowym kolorze Pink Bite. U mnie te kosmetyki Lovely są bardzo trudno dostępne, w sensie są, ale ich wybór jest bardzo, bardzo ograniczony i przychodzą dosłownie jakieś pojedyncze chyba sztuki, bo to jest ciągle wyprzedane. Dlatego zdecydowałam się na to. Ja mam już rozświetlacz z Lovely w tym złotym kolorze, tym wcześniejszym, jak na początku był tylko złoty i srebrny. No i bardzo, bardzo, ale to bardzo go lubię. Uważam, że to jest taki tańszy odpowiednik Merylu, który też swoją drogą uwielbiam. Dlatego teraz dla jakiegoś urozmaicenia zdecydowałam się na ten różowy. Z Lovely kupiłam też bronzer o takim, Golden Glow. On akurat jest w kolorze Light Beige. On jest bardzo jaśniuteńki, co myślę, że dla mnie jak teraz na zimę to powinien być całkiem fajny i delikatny. I kupiłam jeszcze jeden bronzer, bardzo zachwalany Vibo, Beach Cruiser. Ten, który ja wziąłam, jest w kolorze 2, Cafe Cream. On jest już ciemniejszy, więc domyślam się, że będzie to bardziej dla mnie na lato. Ale nie wzięłam pierwszego koloru, dlatego że był z drobinkami. Ten jest matowy. Tak, ten jest matowy, pierwszy był z drobinkami, a ja jednak drobinkowych bronzerów nie za bardzo lubię. Dlatego zdecydowałam się na tym. On jest bardzo, bardzo zachwalany i mam wielką nadzieję, że i mi fajnie się sprawdzi. Pudry. Kupiłam trzy pudry sypkie. Ja mam manię na punkcie pudrów, zwłaszcza sypkich, bo taką formułę bardzo lubię. I chyba ja po prostu cały czas szukam tego perfekcyjnego pudru sypkiego dla mnie. Bardzo lubię puder z W7 bananowy, ale zawsze jest jakieś ale. Mógłby bardziej matowić. No i wiecie, zawsze jest jakieś ale, zawsze szukamy czegoś nowego. Dlatego zdecydowałam się m.in. na puder bananowy z Eveline. On też ma właśnie taki leciutko żółty kolor, jak to puder bananowy. Ma tylko 6 gramów, więc jest dużo, dużo mniejszy, no ale na próbowanie fajna sprawa. Puder sypki matujący z Golden Rose Longwear Finishing Powder. To jest... jeszcze tego nie wyjmowałam. Naprawdę, jeszcze w ogóle nie ruszałam tych rzeczy.
ale to jest coś takiego. To też jest puder bardzo zachwalany, zwłaszcza przez Ewę z Red Lipstick Monster. Ja wiem, że ona też ma tłustą skórę i u niej ten puder fajnie się sprawdza, dlatego chętnie spróbuję ja. I puder, który był prawie wszędzie wyprzedany, to jest Vivo Photo Ready. Udało mi się go w końcu kupić, taki nieotwarty egzemplarz, bo otwartych było wszędzie mnóstwo. To jest ten sławny puder sypki w czterech kolorach, które mieszamy przy wysypywaniu. Też jestem go bardzo ciekawa, bo on generalnie podobno daje przepiękny efekt, redukuje kolory i w ogóle super, wiecie, cudnudi orzeszki, dlatego no nic, no zobaczymy, spróbujemy, nie mogę się doczekać. Gąbeczka do makijażu z Vivo, to jest gąbeczka bardzo zachwalana, też ostatnio, dlatego miałam ochotę ją spróbować. Ja uwielbiam te gąbeczki z Real Technique, te pomarańczowe, one, ich forma, to jak one są ścięte, ich miękkość, ich struktura bardzo, bardzo mi odpowiada, ale generalnie postanowiłam spróbować czegoś nowego, dlaczego by nie, dlatego zdecydowałam się właśnie na tą gąbeczkę. Ostatnio zauważyłam też, że te gąbeczki można dostać też u mnie, ale cenowo wychodzi tak samo jak te gąbeczki z Real Technique, dlatego za tą cenę wolę kupić po prostu coś bardzo zaufanego, a w Polsce, jako że to jest dużo, dużo tańsze, to kupiłam sobie jedną na spróbowanie. Kupiłam też dwa tusze do rzęs z Everlane, które są bardzo zachwalane. Pierwszy to jest Extension Volume, to jest ten w tym żółtym opakowaniu. Nie będę go otwierać, żeby pokazać Wam szczoteczkę, bo nie chciałam, żeby ten tusz wysechł mi zanim zacznę go używać. I drugi to jest Volume Temptation, to jest ten w tym złotym opakowaniu. Podobna historia, przepraszam, ale nie pokażę Wam szczoteczki. I z tej samej serii zdecydowałam się też na eyeliner. To jest eyeliner w pisaku, ale to nie jest taki pisak, taki wiecie, filcowy, taki gąbkowy, tylko to jest dosłownie zwykły, bardzo cienki i bardzo precyzyjny pędzelek. Dlatego też już mam wielką ochotę go spróbować. Ten eyeliner był wyprzedany w prawie każdym Rossmanie, w którym byłam. Jeżeli chodzi o eyeliner, to zdecydowałam się na jeszcze jeden eyeliner, który według założeń producenta, którym jest firma Rimmel, może być tak samo eyelinerem, jak i cieniem do powiek. On jest w kolorze złotym, świeci, ma drobinki, cieniutki, precyzyjny pędzelek. I jeszcze nie wiem, czy będę go używała jako cień, czy jako po prostu fajne zaznaczenie kreski na oku, ale uważam, że to jest fajny gadżet. Pomadka w kredce firmy Golden Rose. Uwielbiam te pomadki w kredce. One dają matowe wykończenie, wspaniale i bardzo lekko się nakładają. Ta akurat jest w kolorze 20 i to jest taka fajna czerwień. Ja wprawdzie rzadko używam czerwieni, ale jak już nałożę czerwień, to bardzo mi się to podoba. I ostatnie produkty z Eveline to są lakiery hybrydowe. Ja dopiero kilka miesięcy temu dowiedziałam się, że Eveline produkuje lakiery hybrydowe, dlatego oczywiście musiałam spróbować, bo jestem wielką maniaczką lakierów hybrydowych i malowania i zdobienia paznokci. I zdecydowałam się zarówno na bazę i na top coat, dla wypróbowania, może będzie to bardzo ciekawe. I na dwa kolory. I widzę, że oba różowe. Jeden jest takim ciemniejszym różem, troszeczkę brudnym. Drugi niestety stracił tą naklejkę tutaj, ale to jest jasny, troszeczkę perłowy, bardziej przejrzysty róż. Jak już jesteśmy w temacie lakierów hybrydowych, to zajrzałam też na stoisko Semilaka. I tam kupiłam przede wszystkim Semihard. Semihard jest produktem, który nakładamy po bazie, a przed kolorem. I sprawiają, że nasze paznokcie stają się po prostu twardsze. Ja zazwyczaj mam dużo dłuższe paznokcie niż w tej chwili. I niestety, jeżeli uderzę w coś twardszego, to jest niewielkie ryzyko, że je sobie połamę, dlatego te produkty pozwalają mi na cieszenie się długimi paznokciami. I kupiłam go w dwóch kolorach, czyli przezroczystym i milk. Milk to jest taki delikatnie bladoróżowy kolor. Kupiłam też top matte total. Ja mam top matowy z jakiejś chińskiej firmy. Niestety on daje ładny mat na jakieś 2 dni, po tym czasie się ściera i bardzo nieestetycznie wygląda. Dlatego chciałam spróbować coś troszeczkę lepszego. I nie mogłam sobie odmówić błyskotki, którym jest Platinum Light Gold, czyli dosłownie złoty brokat, takie duże kawałki złotego brokatu. To jest coś, co ja mam w tym momencie na paznokciach, tutaj właśnie na tym wskazującym palcu i na kciuku. Jeżeli chcielibyście zobaczyć te paznokcie z bliska, to zapraszam na mojego Instagrama. Postaram się go gdzieś tutaj umieścić. Może mi się uda. Przecudny kolor. Prześliczny. Jedna warstwa już po prostu daje taki błysk, że daje po oczach. Uwielbiam, jestem totalnie zakochana. I drugim kolorem, w którym też jestem totalnie zakochana, to też jest to, co mam w tym momencie na paznokciach. I to jest coś, co dostałam od Angeliki z kanału Angelika Niedbała. Angie, dziękuję Ci bardzo, 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 ale to bardzo. Kolor po prostu skradł moje serce. Jest niesamowity. I to jest Neonail, kolor, który nazywa się Ragamuffin. Kiedyś był taki zespół muzyczny, Wawamuffin, jeżeli się nie mylę. To byli śpiewający zakonnicy i oni robili takie lekkie reggae z troszeczkę, powiedzmy, kawałkami jakiejś tam wiary, jeżeli ja to dobrze pamiętam, tak? To było Wawamuffin, ktoś to zna? W każdym razie ta nazwa Ragamuffin bardzo mi się z tym skojarzyła. No i to jest kolor niebieski z takimi ślicznie świecącymi drobinkami. To wygląda po prostu jak taki metaliczny niebieski kolor, cudowny. Naprawdę jest
Przecudownym. I Angelika zasypała mnie jeszcze kilkoma dobrociami. Po pierwsze, paletka matowych cieni z firmy Technique. To jest taka totalnie basicowa, dzienna, matowa paletka, która jest po prostu cudowna. Angelika właśnie wie, że to są kolory, których ja najczęściej używam na co dzień. I tak, ja to są właśnie kolory, których ja najczęściej używam na co dzień. Nawet przyda mi się ta pacynka, która mi z tego wypadła, bo ja takich właśnie pacynek używam do nakładania pyłków, do zdobień paznokci. No i już ostatnim kosmetykiem kolorowym, który również był prezentem od Angeliki, była pomadka Bourjois Rouge Edition Velvet. Tego koloru jeszcze nie mam. Te pomadki bardzo lubię. Kolor to jest 24 Dark Cherry. To są pomadki matowe w płynie. One mają taką fajną, piankową teksturę. Kolor jest bardzo ciemny, taki w kolorze wina. Ja wiem, że ja się rzadko pokazuję w takim mocniejszym wydaniu, ale naprawdę uwielbiam takie kosmetyki. Na stoisku Semilaka akurat była jakaś promocja i za grosika można było nabyć kosmetyczkę, dlatego w myśl zasady, że kosmetyczek nigdy za wiele, zdecydowałam się zapłacić tego grosika i dostałam taką oto słodką kosmetyczkę w kształcie takiego worka. Jest naprawdę urocza, z pomponem, welurowa, przemiła w dotyku, nie jest największa, ale jest naprawdę pakowna, wiem, bo już sprawdzałam. I kolorówkowo to tyle. To są wszystkie kosmetyki kolorowe, na które się zdecydowałam. Czy jest tego dużo, czy mało? Nie oceniajcie mnie. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i zapraszam Was bardzo na drugą część, która okaże się kilka dni po tej części, gdzie pokażę Wam całą pielęgnację, która wróciła tutaj ze mną. Na koniec przypomnę Wam jeszcze, że tutaj na dole, to jest chyba ten dół, ja chyba się już w końcu nauczyłam, na którym to jest dole, jest taki czerwony przycisk subskrybuj, będzie mi bardzo miło, jeżeli go naciśniecie i zostaniecie ze mną na dłużej. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony mi czas i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Pa!